Towarzysze, jak widzicie, idą zmiany ku lepszemu. Jest już mikrofon, który powoduje, że głos jest lepszy, a teraz także zmieniam się wizualnie. Więc zamówiłem na Amazonie kilka różnych gadżetów. Tutaj jest koszulka z młotem i sierpem. W transporcie już niedługo dojdzie koszulka ze Stalinem, z Marksem, z Fidelem. Tutaj mam beret Che Guevary. Mam nawet czerwony krawat, którego nie umiem zawiązać. Jednym słowem, Amazon to kopalnia rewolucyjnych gadżetów. Więc tyle tytułem wstępu, bo pojawiały się pytania, a skąd ta koszulka, więc wszystko na Amazonie. No, wielu antykapitalistów zwalcza Amazon, zwalcza imperializm francuski. Ja również zwalczam, ale nie zmienia to faktu, że to no, i ta kamera, i te gadżety są dzięki Amazonowi, a pieniądze daje imperializm francuski. Więc to taki paradoks. Więc kończąc to takie przynudzanie, troszkę bezsensowne, chcę wam powiedzieć, towarzysze, jedną ważną rzecz. Mianowicie jeden z towarzyszy odezwał się do mnie i powiedział mi historię innych komunistycznych polskich kanałów, które zostały skasowane. Jako redaktor skasowanej strony Lewica bez cenzury, która została zamknięta przez polską prokuraturę 15 października 2008 roku, jestem uczulony na kwestie cenzury w internecie właśnie, takiej całkowitej, no, w formie kasowania treści. No, najlepsze filmy oczywiście, które tutaj produkuję, no to mam ich kopię zapasową, ale no, szkoda by było, żeby tak po prostu no, z dnia na dzień kanał miał być zlikwidowany i wszystko miało się spieprzyć. No. Więc no, kanał, wszystko to co robię ma charakter legalny, ponieważ mówienie o komunizmie we Francji jest jak najbardziej legalne, a liczy się to miejsce nagrywania, więc siedzę we Francji. No ale prędzej czy później być może będą wykonane jakieś kroki w kierunku likwidacji tego kanału. Dlatego, towarzysze, mam dla was apel, propozycję, ofertę. Jeśli macie swój własny kanał na YouTubie i któryś z wykładów, który tutaj pojawia się na tym kanale, was zainteresował, zaciekawił, podoba wam się, no to macie całkowitą tutaj przyzwolenie na to, żeby ten filmik sobie ściągnąć, opublikować u siebie. Tak jak to, nie wiem, weźmiemy jakiegoś Maxa Kolonkę czy jakiegoś innego tam, nie wiem, Jabłonowskiego, no to i gęby występują na wielu różnych kanałach. Więc no, ja tutaj no, stworzyłem kanał 100 lat października, ale jeśli, no zresztą no, zajmuję się głównie produkcją filmów na ten kanał, a nie zajmuję się reklamowaniem tego kanału, który póki co jest dość słabo rozreklamowany. Jeśli uważacie, że możecie zrobić to lepiej, to do dzieła. Ściągajcie moje filmy i publikujcie. Jest tutaj, to jest komunizm. Możecie brać ile chcecie. Zero, zero. Podajcie tylko informację, że opublikowaliście film. Wtedy rozreklamuję wasz kanał, żebyśmy wiedzieli mniej więcej, no, jak idzie tutaj. No, żeby chodzi o to, żeby się rozrastać jak taka hydra komunistyczna. No, że za każdym razem, kiedy PiS lub IPN chciałby ściąć jedną moją głowę na jednym kanale, no to żeby od razu no, pojawiło się to na 10 innych kanałach. No. Dobrze, więc teraz po tym wstępie przejdę do tematu, tym czym chciałem się dzisiaj zająć. A więc towarzysz True Wolf, o ile dobrze pamiętam, poprosił o wykład dotyczący Jaruzelskiego. Więc zainteresował mnie ten temat. No, po pierwsze, no, miło jest odpowiedzieć komuś, kto prosi. A po drugie, no, uważam, że temat jest ciekawy, więc
Więc tutaj mam kilka przemyśleń dotyczących Wojciecha Jaruzelskiego i w ogóle roli wojska w rewolucji. Więc zacznijmy może od tego, że Polska Ludowa została stworzona w wyniku walki PPR-u i Gwardii Ludowej. I ta walka była od samego początku pod hasłem walki o wyzwolenie społeczne i narodowe. Czyli no, trzeba to podkreślić. Jeszcze raz może powtórzę, że walka o wyzwolenie społeczne i narodowe, czyli jest to sojusz dwóch sił. No, z jednej strony mamy sojusz właśnie działaczy ruchu robotniczego, komunistów i związkowców, właśnie cywili, którzy jeszcze przed wybuchem wojny byli już zaangażowani w walkę właśnie komunistyczną, propagowanie marksizmu. Często byli to ludzie siedzący w więzieniach, którzy musieli uciekać do Związku Radzieckiego i tak dalej, i tak dalej. No, no w każdym razie chodzi tutaj o ten komunistyczny rodowód PPR-u. Ale no, drugim tym takim skrzydłem w PPR, no to byli ludzie, którzy przyłączyli się do PPR-u, do Gwardii Ludowej, po prostu w czasie II wojny światowej, bo PPR był tą siłą, która organizowała walkę o niepodległość Polski. W przeciwieństwie na przykład do Armii Krajowej, która uznawała, że trzeba czekać, że nie należy walczyć, trzeba czekać. No więc, no i od samego początku do samego końca, no to mieliśmy w PPR i w PZPR późniejszym, no to ten taki, no, melanż dwóch sił, no, które no, były na początku występowały w sojuszu, no ale później ten sojusz się zaczynał rozpadać. A więc no, z jednej strony komunistów, a z drugiej strony patriotów, a nawet nacjonalistów. No i to jest ważne właśnie tytułem wstępu to zrozumieć. No i nie jest to tylko jakby specyfika polska. To wiele zwycięskich rewolucji, o jakich mówimy, no to łączyły te właśnie kwestie wyzwolenia narodowego i wyzwolenia społecznego. No właściwie no pierwszą taką rewolucją, którą pierwszą rewolucją robotniczą, jaką znamy, no to jest Komuna Paryska. No i oczywiście, no, Komuna Paryska, tak wszyscy mówią o tej Komunie Paryskiej, tak, pierwsza rewolucja i tak dalej, i tak dalej. No ale kiedy przychodzi się do analizowania szczegółów, no to de facto, no tutaj ta motywacja do walki, no to wynikała z przyczyn nacjonalistycznych. To była ta pierwsza jakby motywacja. A więc no, mieliśmy do czynienia z wojną francusko-pruską. No i Francja zaczynała tu wojnę przegrywać, powołała Gwardię Narodową. No i tak się akurat złożyło, że ta Gwardia Narodowa składała się głównie z robotników. No a następnie, kiedy Francja zaczęła kapitulować, no to ci robotnicy no, nie byli, chcieli kontynuować wojnę. Nie wyrazili zgody na to, żeby armia niemiecka weszła do Paryża i tam robiła defiladę wojskową. I nie godziła się na pokój. Na pokój no, ciężki dla Francji, utrata Alzacji, Lotaryngii, konieczność wypłat dużych kontrybucji wojennych i tak dalej, więc oni się na to nie godzili i chcieli kontynuować wojnę. No i no, a że była to jakby siła robotnicza, no to później no, z tego buntu o charakterze jakoś tam patriotyczno-nacjonalistycznym, no to później to się przekształciło w bunt już o charakterze społecznym, ale no tak jest, tak, od samego początku mamy do czynienia no właśnie z tym takim melanżem patriotyczno-społecznym. No i oczywiście, no co, no i tak można właśnie kontynuować kolejne. No, wyjątkiem być może jest tutaj Rosja. No Rosja, no jako to takie wielkie państwo, raczej więzienie narodów, no to tam, no w samej rewolucji październikowej, no to tych akcentów narodowych nie było. No chociaż z drugiej strony, no jeśli prześledzimy wojnę z interwencją imperialistyczną bezpośrednio po rewolucji, no to też tutaj no jednak
No, bolszewicy troszkę grali tą kartą, no właśnie, odeprzeć interwentów, no Brytyjczyków, Francuzów. No ale to jakby u bolszewików, to załóżmy, no występuje to w stopniu jakimś takim śladowym, no w znacznie większym stopniu to występuje, no, w czasie II wojny światowej, kiedy no, hitlerowcy są pod Moskwą. No ale w przypadku tych wszystkich rewolucji w trzecim świecie, Kuba, Wietnam, Chiny i tak dalej, wymieniać można właściwie, no Korea, no to tam wymieniać można długo, no to tam właśnie ten element łączenia się tej walki o wyzwolenie społeczne i narodowe, no to się zazębiało. No. Dlaczego to jest ważne? No bo no, to jest ważne, bo no, ja uważam, że można z tymi środowiskami patriotycznymi wejść w sojusz, ale tylko pod warunkiem, no, że w tym sojuszu to tą siłą przewodnią to jest partia komunistyczna. To komuniści mają rządzić, no a wtedy jako przybudówkę można sobie tworzyć jakąś tam organizację patriotyczną, właśnie taką, no, narodowo-wyzwoleńczą. Czyli tak jak był PPR, no to przybudówką PPR-u była Gwardia Ludowa. No właśnie. No i werbunek, no to następował tak, że najpierw wciągano jakichś młodych ludzi do walki w Gwardii Ludowej, a później, jak już ten człowiek jakoś tam się, zaczął wzbudzać zaufanie jako bojownik Gwardii Ludowej, no to następnym etapem było wciąganie go do partii. No i tak, no teraz pojawia się bardzo, bardzo ważne pytanie, na które nie znam odpowiedzi. Może ktoś z Was, towarzysze, zna odpowiedź. A więc, no tu jest kwestia relacji między partią a siłą wojskową. No to jest temat, który będę musiał przemyśleć, no ale może ktoś z Was mi tutaj pomoże. Więc no, w krajach Europy Wschodniej to wygląda tak, że te siły wojskowe to raczej miały charakter, no, negatywny. No i tutaj właśnie mamy przykład Jaruzelskiego, który, no później będę o nim mówił, no ale właśnie ten. No i z drugiej strony mamy przykład oficerów radzieckich, Tuchaczewskiego i tak dalej, którzy, no ci, którzy przetrwali czystki, no w ogóle, no sam fakt, że jakby były czystki, no to było spowodowane tam różnymi knowaniami tych oficerów z obcymi wywiadami. No i później to, co, no, jak już doszło do II wojny światowej, no to, no, główna siła, główna armia, która szła na Moskwę pod względem narodowościowym po Niemcach, no to była armia rosyjska, armia właśnie tych żołnierzy Armii Czerwonej, którzy no jednak przeszli na stronę ta armia Własowa, którzy przeszli na stronę faszyzmu. Więc no widać, że tutaj było na rzeczy te wszystkie czystki wobec oficerów, że to nie było jakieś tam, no, całkowicie bezsensowne jakieś tam, no, jakieś spiski Stalina, który, no, właściwie wszędzie węszył zagrożenie. Nie, tu było realne zagrożenie dla władzy, to właśnie dla władzy bolszewickiej to była ta kwestia oficerów. No i tak, więc no, z jednej strony właśnie w krajach bloku wschodniego, no to ta armia odegrała raczej negatywną rolę, no bo, no ale to, co jakby tutaj trochę psuje tą teorię, no to inne kraje, zwłaszcza latynoamerykańskie. No i przede wszystkim mamy tutaj przykład Fidela Castro i rewolucji kubańskiej. Więc jeśli chodzi o rewolucję kubańską, no to no dzisiaj, no to na Kubie istnieje Komunistyczna Partia Kuby. Tak chyba się ona nazywa, czy jakoś. No ale załóżmy, że się nazywa Komunistyczna Partia Kuby. No ale w momencie rewolucji, no to ta siła, która przeprowadzała rewolucję, to się nazywała Ruch 26 lipca. No i ona to właściwie przeprowadzała niezależnie od partii komunistycznej. Istniała partia komunistyczna w Hawanie i w kilku innych miastach kubańskich, ale była to partia, no całkowicie właściwie nierewolucyjna. Ta, no.
to no Fidel to tą rewolucję przeprowadził zupełnie bez nich. No, oni się jakby dołączyli do tej rewolucji za 5-12, trochę tak jak Trocki w rewolucji październikowej. Taki kubańscy komuniści przyłączyli się do Fidela w momencie, kiedy Fidel już prawie wkraczał do Hawany. No oni nagle się do niego przyłączyli. I bezpośrednio po zdobyciu władzy przez Fidela, no to już w momencie, kiedy zaczęły się te kontakty między Fidelem Castro a Związkiem Radzieckim, no to ci komuniści kubańscy, to znaczy komuniści ci z tej partii komunistycznej, a nie partyzanci. No to oni tam pełnili raczej negatywną rolę, także Fidel musiał tam ich jakoś ustawić do szeregu. No więc w przypadku rewolucji kubańskiej, no to ta armia rewolucyjna była tą siłą, no, była trzonem rewolucji, a te siły cywilne rewolucji, no to były jakimś tam dodatkiem i dodatkiem, bez którego sama ta partia komunistyczna kubańska no raczej nigdy by rewolucji nie przeprowadziła podobne dylematy miał później Che Guevara, który właśnie próbował eksportować rewolucję w krajach Ameryki Łacińskiej. I on tam liczył na poparcie właśnie tych partii komunistycznych istniejących i on tego poparcia nie dostał, a w każdym razie nie dostał w takim stopniu, w jakim oczekiwał. No chyba w Boliwii, tam gdzie Che Guevara umarł, no to była kwestia, że no, ci komuniści boliwijscy to tak troszkę popierali, troszkę nie popierali, ale w decydującym momencie to oni jakoś chyba tego Che Guevarę po prostu wystawili. No i doprowadziło to do śmierci Che Guevary i rozwalenia całego tego ogniska partyzanckiego, które on tam próbował robić. No ale dobrze, no więc to załóżmy jest sprawa archaiczna, no przez prawie 50 lat. No ale mamy tutaj sprawę w miarę świeżą, czyli sprawę Wenezueli i Chaveza. I znowu mamy tutaj do czynienia, no, że ten Chavez, rodowód polityczny Chaveza, no to no jest bardzo dziwny. No, to znaczy, no, jako młody oficer brał on udział w zwalczaniu komunistycznej partyzantki w Wenezueli. I właściwie no, nic nie wskazywało, że z takiego człowieka, który walczy z komunistami, no to później zrobi się przywódca Wenezueli, który no, przez pewien moment był jakimś takim, no, takim światłem dla całej postępowej ludzkości Chavez. No, przynajmniej no, tak było bezpośrednio po puczu, kiedy no, próbowano go obalić. Ludzie wyszli na ulicę, uwolnili Chaveza. Chavez wtedy no, przykręcił śrubę i rozpoczął ten proces rewolucyjny w Wenezueli. Wiele rzeczy wtedy właśnie, ludzie mieli wtedy ogromne oczekiwania w stosunku do Chaveza. Nie wszystkie te rzeczy zostały zrealizowane, no ale jednak no, trzeba oddać Chavezowi, że tam no, rozpoczęto próby jakoś tam kolektywizacji ziemi, znaczy nie kolektywizacji, no ale rozwalenia tych latyfundiów i tak dalej, i tak dalej. No, o Chavezie to będzie oddzielny filmik. No, później do Chaveza zaczęły się jakby, no, powstał jakiś tam ruch chavezowski, gdzie się tam włączyły różne organizacje komunizujące i socjaldemokratyczne. Ale no tutaj trzeba powiedzieć, no, że jakby ta inicjatywa rewolucji wyszła od strony wojska. No więc tak, no więc widzimy, że w naszej tutaj strefie geograficznej europejskiej, w bloku wschodnim, no to armia no, pełniła raczej rolę negatywną i kontrrewolucyjną. A z kolei w Ameryce Łacińskiej, no to było to na odwrót. Więc no, jest to jakieś przemyślenie, które będę chciał pewnie rozwijać. No i dobrze, no więc teraz przejdźmy do samego Jaruzelskiego.
Więc, no jeśli chodzi o Jaruzelskiego, no to zacznijmy może od tego, że jego pochodzenie społeczne, no to no on się wywodził tam z jakichś klas no, obszarniczych. No. Był z bogatej rodziny pochodził Jaruzelski. No i Jaruzelski później no, jak, no, trafił, został zesłany do Rosji. No i później został, włączył się do właśnie do armii polskiej tworzonej w Związku Radzieckim. I no, przeszedł cały szlak bojowy tej armii polskiej, zdobywając Berlin. Więc no, Jaruzelski był wtedy młodym człowiekiem. No, w momencie zdobywania Berlina to on chyba nie miał jeszcze 30 lat. Trzeba byłoby sprawdzić, kiedy ten Jaruzelski się urodził. No, ale no, ogólnie to on był jako tako młodym człowiekiem. No, gdzieś tam kiedyś czytałem, że on od strony wojskowej to był no, bardzo odważnym człowiekiem, no, że był bohaterem wojennym. Jego bohaterstwo nie polegało na tym, że on siedział w sztabie i na mapie rysował jakieś tam ołówkiem, gdzie jaka armia ma iść, tylko on pracował w zwiadzie. Praca w zwiadzie polegała na tym, że bezpośrednio przed bitwą dwóch wrogich armii no, przerzucano na stronę niemiecką jakichś tam komandosów czy coś tam, którzy sieli tam, robili tam wszystko, żeby te siły niemieckie no, osłabić, zrobić jakąś dywersję. Była to zadania od strony wojskowej no, bardzo niebezpieczne. Jaruzelski to robił, więc i pewnie dlatego no, za to swoje bohaterstwo w czasie II wojny światowej, no to później zrobił taką karierę wojskową, dochodząc do stopnia generała i przywódcy Polski. Więc ogólnie mój stosunek do Jaruzelskiego jest negatywny raczej. No ale tutaj jeszcze raz podkreślę, że no, zwłaszcza wobec tych sił nacjonalistycznych, które dzisiaj no, szukają swoich bohaterów podczas II wojny światowej, no to no, jeśli weźmiemy tych wszystkich bohaterów, czy AK-owców, czy rząd londyński, czy właśnie tych żołnierzy wyklętych chowających się po lasach, no to od strony jakiejś takiej no, czysto wojskowej, jakiegoś takiego bohaterstwa, to oni wszyscy, no to jakieś takie mięczaki były. No to ludzie, którzy właściwie no, ani żadnych tam Niemców nie zabili, ani w ogóle walki nie prowadzili. Już sam fakt no, bilansu Powstania Warszawskiego, kiedy, no, kiedy w samej Warszawie było 300 tysięcy Polaków, czy nawet więcej, w tym 20 tysięcy, 20 tysięcy żołnierzy AK. I przeciwko tej sile, przeciwko więc tym 300 tysiącom, no to mieliśmy 6 tysięcy Niemców. No i więc właściwie od strony wojskowej, no to wydawałoby się, że jest to sprawa całkowicie łatwa do wygrania. I gdyby no, wśród tych AK-owców no, byli tacy ludzie jak Jaruzelski, no to pewnie to powstanie zostałoby wygrane w czasie pierwszego dnia, no ale a że byli to właśnie ludzie, którzy no, nie umieli walczyć, no bo to też trzeba powiedzieć, że to, że taki Jaruzelski no, 4 lata, czy tam ileś tych lat, no, przeszedł cały ten szlak bojowy. No to jednak czy w ciągu tych kilku lat wojny, walki, tej walki się nauczył. No, człowiek, który właściwie no, cały czas tylko czeka, czeka, czeka. No, kiedy ta Armia Czerwona przyjdzie nad Wisłę, wtedy właśnie rozpoczniemy powstanie. A tak to przez 5 lat właściwie nie prowadzono żadnej walki partyzanckiej, walki wojskowej. No to nie jest wina AK-owców, że nie potrafili walczyć. No, kiedy się mieli tego nauczyć? No to jak się, no to tak samo jak, nie wiem, no można być od strony teoretycznej, wiedzieć jak podnosić ciężary albo jak uprawiać boks. No, to można przeczytać na ten temat 100 książek. No, ale to jest kwestia praktyczna. No, jeśli ktoś regularnie tych ciężarów nie podnosi czy tam nie boksuje, no to te 100 książek teoretycznych, które przeczytał, no to mu nic nie da. No. Więc tutaj Jaruzelski ze swoim właśnie tym bohaterskim
To w ogóle ciekawy temat, że Jaruzelski, jak już powiedziałem, mam do niego negatywny stosunek, ale sam fakt jego działalności wojskowej w czasie II wojny światowej, to jest chyba rzecz nadająca się na film. To znaczy, jak młody człowiek właśnie, no taki film, nie wiem, z udziałem jakichś, nie wiem, Brada Pitta czy tego typu hollywoodzkich bohaterów. No bo to mniej więcej odzwierciedla trochę tą sytuację, ten film Bękarty wojny, czy coś w tym rodzaju, że po prostu no jest to skoczenie na tyły wroga, żeby robić tam dywersję, no jest to no najbardziej niebezpieczna akcja z możliwych. No. Dobrze, no ale teraz przejdźmy już do rzeczy, do spraw politycznych. Więc no, jeśli chodzi o sprawy polityczne, no to ja jako komunista mam do Jaruzelskiego stosunek negatywny. I ten stosunek negatywny do Jaruzelskiego mam za dwa fakty. Za dwa fakty, których mu nie wybaczę. Pierwszy fakt to jest, Jaruzelski był grabarzem Polski Ludowej. To on jako doprowadził do Okrągłego Stołu. To on był pierwszym prezydentem III Rzeczpospolitej. To on w końcu, więc i to Jaruzelski był tą osobą wprowadzającą kapitalizm. To dziwne jest, że właściwie no, polska burżuazja tak tego Jaruzelskiego zapomniała i się na niego wypięła. Jak to właśnie on jest ich ideowym ojcem, no to Jaruzelski wprowadził w Polsce kapitalizm. Więc to jest jedna rzecz bardzo negatywna w biografii Jaruzelskiego. A druga rzecz, równie negatywna, o której nie będę w tej chwili tutaj mówił, to jest to sprawa zbyt skomplikowana, to jest kwestia wydarzeń na Wybrzeżu w roku 70. A więc no, Jaruzelski był odpowiedzialny tutaj za decyzję o ostrzelaniu do robotników. Ja celowo rozpocząłem ten wykład od powiedzenia, że Jaruzelski no to właściwie w tej partii no to znalazł się przez przypadek. Czyli po prostu był tam synalkiem z bogatej rodziny, który za swoją walkę patriotyczną i jakieś tam wojskowe sukcesy no to trafił do partii. No ale ten Jaruzelski no to no z tym komunizmem chyba nigdy nie miał nic wspólnego. No po prostu był jakoś tam, no, na pewno był patriotą i widział, że w obecnej sytuacji no to po prostu no, główną siłą patriotyczną w Polsce jest PPR, więc jakoś tam się z tym związał, ale Jaruzelski no to nigdy nie był komunistą. No. Bo gdyby był komunistą, to nigdy by nie wydał decyzji o tym, żeby strzelać do robotników. To ja nie mam żadnego problemu z przemocą, jaka była w PRL-u. Uważam, że przemoc wobec żołnierzy wyklętych, nie dość, że nie należy się tego wstydzić, to jeszcze można być z tego dumnym. No. Wobec tych wszystkich, no, miałem nie przeklinać, bo, no ale dobra. Zostałem skrytykowany w komentarzach, że ostatni filmik nie był dobry, bo przeklinałem, więc ugryzłem się w język. No. Trudno mówić o żołnierzach wyklętych i nie przeklinać, no ale postaram się. Więc z tym nie mam żadnego problemu, żeby stosować przemoc właśnie wobec wrogów. Ale jeśli chodzi o klasę robotniczą, no to klasa robotnicza nie jest naszym wrogiem. Klasa robotnicza, no, no cały ten, no jeśli... no... Utnę ten temat, to jest temat zbyt skomplikowany. Też nie chcę tutaj dolewać oliwy do antykomunistycznego ognia. No to jest tak, że jakby te kwestie... No, no, tam, gdzie są relacje międzyludzkie, tam no, pojawiają się błędy. No i to trzeba być po prostu tylko człowiek naiwny, nie wiem, młody, naiwny, mający, nie wiem, lat 19, który pierwszy raz się zakochał, myśli, no, że dobrze, no, pokochał kobietę i to będzie związek na całe życie, bez żadnych kłótni i wszystko będzie piękne. No nie, no, tak nie ma. No, zdarzają się różne sytuacje, różne konflikty, różne kłótnie, no, tak dalej, tak dalej.
I to nie zmienia faktu, że nawet jeśli dojdzie do jakiejś tam sprzeczki małżeńskiej i w której nawet dojdzie do jakiegoś tam elementu przemocy, no to to miłość znika. To tak, no, tak na szczęście nie ma. No, nawet jeśli tam właśnie od czasu do czasu, no nie wiem, kobieta uderzy mężczyznę, no to tak jak, nie wiem, partia uderzy klasę robotniczą, to nie zmienia faktu, że między partią a klasą robotniczą, no to one są zespolone w takim związku małżeńskim, no. A po prostu, no, kiedy pojawiały się konflikty, trzeba robić wszystko, żeby tutaj te konflikty rozwiązywać w sposób najlepiej metodą perswazji i zrozumieć, no, jakie są przyczyny. No, Jaruzelski, który no, pochodził z tych klas, właśnie nie pochodził z klasy robotniczej, który nigdy nie działał w ruchu robotniczym, no to on podjął właśnie taką decyzję, no, typowo dla wojskowego, no, czyli po prostu no, zamiast zrozumieć, że podmiotem no, tą siłą najważniejszą w Polsce Ludowej była klasa robotnicza, no to no, Jaruzelski tego nie skumał. No, no ale wszystkie te, całe to gadanie na IPN, które nigdy się nie interesuje no, strajkami robotniczymi, które są dzisiaj, no i represjami wobec robotników w Polsce kapitalistycznej, no to, a także nie interesuje się represjami wobec robotników w II Rzeczpospolitej. Ale no, z tych wydarzeń właśnie nielicznych, no bo to jednak jeśli na 40 kilka lat PRL-u, no mieliśmy właściwie do czynienia tylko tam z kilkoma takimi sprzeczkami małżeńskimi między partią a klasą robotniczą, no to są jednak epizody, no jeśli my to no, chociażby porównamy z innymi krajami kapitalistycznymi, co się wtedy tam działo, no to no nie jest to, ale dobrze, więc temat ten tutaj utnę. No, będzie trzeba kiedyś zrobić na pewno film dotyczący, no, odpowiedzieć także na trudne pytania i trudne kwestie Polski Ludowej, no ale nie trzeba się z tym spieszyć. No, wystarczy, że IPN cały czas krytykuje Polskę Ludową, my nie musimy dodawać. No, więc no, w każdym razie, no ja tutaj za te negatywne rzeczy, no to odpowiedzialność za to ponosi Jaruzelski. I gdyby miał robić taki film, no właśnie w roku tam 90, 91 czy 92, no to właściwie ten film byłby bardzo krótki i po prostu bym skwitował, że Jaruzelski to zdrajca, który rozwalił Polskę Ludową, wprowadził kapitalizm, strzelał do robotników i nie zostawiłbym na nim suchej nitki. No bo de facto no, jego bilans jako działacza politycznego, no to do tego się sprowadza. No, właściwie wszystko co robił, no to robił źle, przynajmniej z naszej perspektywy. No, więc znaczy, no, są też tutaj pewne akcenty pozytywne, no, ale ogólnie no, minusy przeważają nad plusami. No. Na pewno strzelanie do robotników i wprowadzenie kapitalizmu, no to nawet pewne pozytywne rzeczy, które były w latach 80. w Polsce i tak dalej, no to nie są w stanie no, jakby przeważyć no, jego minusów. No. No ale Jaruzelski, no już jako właśnie w kapitalistycznej Polsce, no to niesłusznie jakoś stał się taką głównym symbolem PRL-u i głównym symbolem komunizmu. Jeszcze raz powtarzam, jest to niesłuszne. No. Jaruzelski nie miał z komunizmem nic wspólnego i też utożsamianie go z PRL-em no, było troszkę bezsensowne, no bo to on ten PRL rozpieprzył. No, no ale dla ludzi właśnie związanych z PiS-em, z IPN-em, z jakąś tam, no z tym tam ścierwem antykomunistycznym, no to Jaruzelski przez lata był właśnie tym takim, no, tym symbolem wszelkiego zła. I to powoduje z
spowodowało. Ta cała nagonka Jaruzelskiego, te coroczne demonstracje pod jego domem w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. No to wszystko powodowało, że mój stosunek do Jaruzelskiego zaczął się zmieniać. Zmieniać nie dlatego, że ja jakoś, no, zmienił się mój stosunek do jego dorobku politycznego jako działacza politycznego. Uważam, jeszcze raz powtarzam, jego działalność polityczna, no to jest zero, to jest nic nie warte. Właściwie, no, ja nie rozumiem ludzi, którzy mówią o sobie, o, jestem komunistą i tam lansują tego Jaruzelskiego, tam go pokazują, robią o nim filmiki, piszą o nim jakieś rzeczy. No, ten Jaruzelski, no to niczym dla naszej sprawy się nie przysłużył, on to właściwie wszystko rozpieprzył, no. Ale ja rozumiem jedną rzecz, to znaczy w momencie, kiedy no, narastała ta niechęć wobec Jaruzelskiego, że właściwie wszyscy nasi wrogowie na nim skoncentrowali swoją nienawiść. No i także tutaj doszła cała ta kwestia, no, starzejącego się człowieka. No. W pewnym momencie po prostu Jaruzelski był już starym panem, którego cały czas młode antykomunistyczne, no właśnie, bojówki atakowały, wykrzykiwały. Więc mi po prostu po ludzku zrobiło się tego człowieka żal. No. Czułem jakąś taką solidarność z kimś, no, krytykowanego, atakowanego za komunizm. No, jak można po prostu, no, całe to ścierwo rzucało się na tego Jaruzelskiego, wykrzykiwało. A już, no, ten żenujący spektakl, jaki miał miejsce na pogrzebie Jaruzelskiego, że po prostu przyszli tam, zakluczyli pogrzeb, krzyczeli precz z komuną i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze raz podkreślam, mój stosunek do Jaruzelskiego był negatywny, no. Ale no, wobec tej całej bandy tych wszystkich antykomunistów, no ja naprawdę, no, gdybym miał możliwość jakoś, no, na czas tego pogrzebu przybrać właśnie strój ormowca, dostać pałę, dostać kask, dostać tarczę i dostać takie przyzwolenie społeczne na to, że właściwie mogę tą pałą machać ile chcę i jest to całkowicie bezkarne, to po prostu ta łapa by mi odpadła tego dnia. Po prostu tak bym się namachał, tyle bym, kurde, obił tych wszystkich antykomunistycznych tego, że następnego dnia po prostu nie byłbym w stanie ręki podnieść. No. Tak bym się zmęczył. No. Ale za to, no, bo naprawdę, no, już po prostu z taką podłością, żeby przyjść na pogrzeb, po pogrzeb człowieka i po prostu tak krzyczeć właśnie ten, no to no ja czegoś takiego nie akceptuję. No w każdym razie, no, na koniec jeszcze chciałbym powiedzieć, no bo co takiego właściwie zrobił Jaruzelski? Nie? To Jaruzelski, dochodząc do władzy w latach 80., no, on odsunął od władzy partię. De facto mieliśmy więc władzę wojskowych w PRL-u. Ostatnie 10 lat PRL-u to jest władza wojskowych. Kosztem władzy partii. I teraz należy się cofnąć do, jakby jeszcze, więc podobną, analogiczną sytuację mogliśmy mieć w Związku Radzieckim, no, kiedy ten Związek Radziecki już się rozpadał, no to właśnie doszło do tam takiego wydarzenia o nazwie Pucz Janajewa. Czyli, no, też właśnie wojskowy chciał tutaj usadzić, zdobyć władzę kosztem PZPR i tam KPZR. No i dobrze, więc mamy takie dwa wydarzenia, a więc właśnie pucz Jaruzelskiego i nieudany pucz Janajewa. No i teraz należałoby się wrócić do lat 30. i do Stalina. Stalin był krytykowany za swoją politykę właśnie czystek. No i między innymi za czystki w Armii Czerwonej. Więc no ja tutaj właśnie chciałbym, no, widząc, no, czym może się skończyć właśnie taka nieograniczona, no, niekontrolowana przez partię władza wojska, tym, że wojsko po prostu może wziąć władzę, no to widzimy, że jednak, no, było tutaj w poczynaniach Stalina jakieś racjonalne jądro, że to nie była jakieś tam fanaberie jakiegoś tam
psychopatycznego dyktatora, który po prostu chciał byle kogo wsadzić do więzienia i tak. Tutaj były realne podstawy. No i te realne podstawy to wynikały stąd, że po prostu po traktacie wersalskim istniał nieformalny sojusz między Związkiem Radzieckim a Republiką Weimarską. I pamiętajmy, że na Republikę Weimarską, Republika Weimarska, dla tych, kto nie wiedzą, to jest to Niemcy między 1918 a 1933 rokiem. No. Więc istniał sojusz między Republiką Weimarską a Związkiem Radzieckim. No i ten wynikał on stąd, że po prostu traktat wersalski narzucił na pokonanych Niemcach ograniczenia dotyczące wojska, więc liczba wojska niemieckiego miała być niska. No i też ograniczono jego możliwości techniczne, tego wojska niemieckiego. Więc Niemcy, żeby jakoś tam ominąć te sankcje wersalskie, współpracowali ze Związkiem Radzieckim i na poligonach radzieckich tam testowano lotnictwo, jakieś tam nowoczesne to różne formy wojny. No i tutaj istniały kontakty personalne między oficerami niemieckimi a oficerami radzieckimi. I w momencie, kiedy w 1933 roku w Niemczech do władzy doszedł Hitler i polityka Republiki Weimarskiej, i rozwiązał jakby tą Republikę Weimarską, i polityka Niemiec w stosunku do Związku Radzieckiego zmieniła się o 180 stopni, Hitler wielokrotnie deklarował swój antykomunistyczny charakter swojego programu. Rozpoczął zresztą od wsadzania komunistów do obozów koncentracyjnych jeszcze przed wybuchem wojny. Więc nagle pojawiło się zagrożenie, to znaczy czy można było ufać oficerom Armii Czerwonej, którzy mieli jakieś tam swoje kontakty z oficerami Wehrmachtu, którzy, właśnie, więc tutaj pojawił się ten problem. Problem, jak już mówiłem, z tym Własowem, pierwsze miesiące wojny, to z punktu widzenia Związku Radzieckiego to była katastrofa. I oczywiście katastrofa Związku Radzieckiego na froncie wschodnim, to tutaj jest wiele różnych teorii. Jedna teoria jest taka, że Związek Radziecki nastawiał się na wojnę ofensywną i po prostu został zaskoczony. Ale inna teoria jest taka, że po prostu to, że właściwie całe tysiące tych batalionów radzieckich prawie że bez walki trafiały, były otaczane przez Niemców i one się poddawały. A później były one rekrutowane i werbowane do armii rosyjskiej, armii antykomunistycznej. Więc być może jednak nastąpił tam jakiś element zdrady. A więc część tych oficerów wrogich Stalinowi, wrogich komunizmowi, to po prostu robiło wszystko, żeby jak najszybciej zostać aresztowanym przez Niemców, a następnie przejść na stronę Niemców. I to był proces na masową skalę tych własowowców. To chyba prawie milion było. Więc to jest silniejsza armia, to nawet Polska wystawiła w czasie wojny. Więc to nie jest byle co. Więc tutaj te represje wobec żołnierzy Armii Czerwonej, oficerów w latach 30., które dedykował Stalin, pamiętajmy jeszcze, że wielu tych oficerów, to nie byli ludzie, którzy mieli jakieś doświadczenie w ruchu komunistycznym. To mniej więcej ich biografia przypominała biografię Jaruzelskiego.
A więc też czasami byli to ludzie wywodzący się z klas wyższych, którzy no, po prostu planowali karierę wojskową, no a po rewolucji po prostu opowiedzieli się po stronie bolszewików. No ale. Ale no nie byli to komuniści z krwi i kości. No i w tej Armii Czerwonej, no, te bataliony radzieckie, no bez komisarzy politycznych, bez partii, która kontrolowała tą Armię Czerwoną, no to efekty były takie, no, że ta armia, no to przechodziła na stronę Niemców. No, więc no to nie jest łatwa kwestia. No, to wszystko to, co się wydaje właściwie, no, to co w propagandzie antykomunistycznej, a także w propagandzie trockistowskiej jest przedstawiane jakoś tam jakiś no, bezsensowny jakiś terror, no, że czy terror Stalina, czy terror NKWD, czy terror komisarzy politycznych w armii, że to wszystko jest bezsensowne, że to jest jakiś taki... No to widać, że jednak było jakieś racjonalne jądro i tym racjonalnym jądrem był strach. Albo przed tym, że po prostu oficerowie zrobił pucz, tak jak to zrobił Jaruzelski i Janajew, albo że ci oficerowie, no to no bez odpowiedniej kontroli w wojsku przez komisarzy politycznych, no to nie będą chcieli walczyć, no i przejdą na stronę Niemców. No i to także nastąpiło. No więc, towarzyszu True Wolf, mam nadzieję, że jesteś zadowolony z tej odpowiedzi. Się z nią zgadzasz, albo i nie zgadzasz, ale w każdym razie zadowolony jesteś z tego, że no, nawet chyba nie minęły 24 godziny, a już się pokazała odpowiedź na internecie, na film, który zamówiłeś. No na koniec, no jakby ja jeszcze tutaj powiem jedno zdanie, że no Jaruzelski, całe to wydarzenia właśnie na Wybrzeżu w 70 roku i strzelanie do stoczniowców, no nam polskim komunistom wyrządziło ogromną szkodę propagandową. No to jest po prostu rzecz, z której no właściwie przez lata jeszcze będziemy się tłumaczyć, przez lata to będzie ten smród nad nami, no za nami się ciągnął. I ten, no, i jakąś tam odpowiedzialność za to ponosi Jaruzelski. No. Tylko tak, no, pytanie jest, najważniejsze pytanie jest takie, no, czy w rodzinie, jeśli mamy rodziców albo inną osobę, z którą po prostu spędziliśmy kilkadziesiąt lat, którą kochamy, gdzieś tam kiedyś właśnie, czy w dzieciństwie, czy kiedyś doszło do jakichś sprzeczek, czy nawet jakiejś bójki, czy coś tak. Czy to wszystko jest w stanie zaważyć na to, że no jednak, no czasami tak, czasami no jakieś tam jedno wydarzenie jest w stanie doprowadzić do całkowitego zerwania w rodzinie. Ale bardzo często jest też tak, że no po prostu no, no ludzie rozumieją, no, że czasami są sytuacje takie właśnie gwałtowne, które trudno skontrolować, gdzie i jedna i druga strona czasami popełnia jakiś błąd. I nawet jeśli dojdzie do jakichś tam małych aktów przemocy, no w żaden sposób nie niszczy to i nie podważa miłości między właśnie członkami kochającej się rodziny i nie zmieniano to naszego stosunku do PRL-u. No, jeśli my weźmiemy wszystkie pozytywne rzeczy, które były w PRL-u, to owszem, no, trzeba wziąć na klatę takie rzeczy jak właśnie strzelanie do robotników w 70 roku, ale no, tych rzeczy pozytywnych dla klasy robotniczej no, było nieporównywalnie więcej. Dla porównania, no dzisiaj do robotników, wobec robotników także stosuje się przemoc, z tą tylko różnicą, że nic się tym robotnikom w Polsce kapitalistycznej nie daje w zamian. No. Więc taka to jest różnica. Pozdrowienia, towarzysze.